dzisiejszego wieczoru chciałam zaprosić Państwa do obejrzenia świata oczami reporterek. Gościmy Panią Karolinę Sulej i Panią Urszulę Jabłońską, które są reporterkami, dziennikarkami, redaktorkami Wysokich Obcasów Ekstra. A dzisiaj zaproszą nas w podróż po świecie. Zapraszam. Działa. Dziękujemy za miłe przedstawienie. Bardzo nam miło, że Państwo się tak licznie zjawili. Pogoda dzisiaj troszkę nie dopisuje, więc mieliśmy obawę, czy ludzie w Szczecinie tak lubią książki, żeby przyjść, ale widzę, że bardzo, więc jesteśmy bardzo szczęśliwe z tego powodu. No właśnie, tak jak Pani zapowiedziała, nas jesteśmy dziennikarkami, reporterkami, podróżujemy po świecie i opisujemy to. I może zaczniemy od tego, żeby przedstawimy się Państwu może troszkę bardziej, bo zakładam, że Państwo nie wiedzą zbyt wiele. Może Karolina zaczniesz, opowiedz troszkę o sobie i o swojej książce. O książce to jeszcze może kilka słów powiemy później, po naszym arcycwanym pytaniu, które zaraz Państwu zadamy, ale może jeszcze uzupełnię te kilka słów o sobie, o taką informację dla wielbicieli książek. Otóż razem z Sylwią Kutnik prowadzimy taki program internetowy, który się nazywa Paruch Literacki i tam też wiele książek omawiamy. Jest też odcinek z książką Uli, która usiadła na łóżku ze mną i Sylwią i naszymi kotami i o swojej książce opowiadała. Więc to jest taka chyba rzecz, którą jeszcze mogę wspomnieć. I cóż, i poza tym jestem też doktorem w Instytucie Kultury Polskiej, gdzie się zajmuję tematem Holokaustu, ale to może na koniec wystarczy na to czas, a na razie chyba tyle. No, ja mogę powiedzieć o sobie tyle właściwie, że piszę reportaże podróżnicze, albo też o Polsce, głównie do Wysokich Obcasów albo dużego formatu. No i książki reporterskie staramy się jak najbardziej teraz iść w tą stronę, ponieważ... Tak, to prawda, zmieniło nam się. Tak, no, rynek gazet jest coraz taki mniej przyjazny długim formom, więc raczej staramy się pisać książki, żeby ludzie, którzy są ciekawi konkretnego tematu, mogli na ten temat coś przeczytać. No cóż, chyba tyle właściwie. Zanim się rozgadamy, zanim to jest takie niebezpieczeństwo, więc zanim to zrobimy, to mamy dla Państwa bardzo ważne pytanie do Państwa. Może Ula je zada. Chcieliśmy się Państwa spytać, czy Państwo wolą książki smutne czy wesołe? I chciałabym, żeby podniosły w górę rękę osoby, które wolą książki wesołe. Dużo, dobrze. Myślałam, że może tu smutna aura może nastroi. Nieprawda, one smutne wygrały. A smutne książki? Wygrały. No proszę. Ale było blisko, bliski to był. Bardzo ciekawe jednak. Zwykle nam się zdarza, że ludzie lubią wesołe książki. No właśnie tak pytam, ponieważ sytuacja przedstawia się w ten sposób, że napisałyśmy książki bardzo różne od siebie. Ja napisałam książkę o Tajlandii, która nazywa się Człowiek w przestępnej cenie i sama już ten tytuł jest dość smutny. Karolina natomiast napisała książkę Wszyscy jesteśmy dziwni, nieco bardziej wesołą. Więc może zacznijmy od tego, że tak krótko Państwu opowiemy, o czym te książki opowiadają. Tak, ale pamiętaj, że to musisz pierwsze, jako że Państwo wolą książki smutne. Dobrze, więc Tajlandia jako kraj kojarzy nam się prawdopodobnie w większości z Państwa też jako taki raj trochę, że wszyscy chcemy tam pojechać na wakacje, widzimy te białe plaże, palmy i błękitne morze. I ja również miałam taki obraz tego kraju dawno temu, kiedy zaczęłam tam jeździć. Jestem z wykształcenia orientalistką, skończyłam studia orientalistyczne na uniwersytecie, więc mieszkałam przez jakiś czas w Japonii i zaczęłam sobie podróżować po Azji wtedy. No i rzeczywiście na początku pierwsze wrażenie jest zawsze takie, że zaskakuje ta egzotyka, te piękne świątynie, piękne plaże, pyszne jedzenie. A jak się tam dłużej troszkę pobędzie, to rzeczywiście okazuje się, że nie jest tam wcale tak wesoło. Że zaczynamy trafiać do takich miejsc, które budzą nasze zdziwienie. Być może część z Państwa kojarzy taki słynny tajski seks biznes, tak? Czyli te wszystkie dzielnice czerwonych latarni, tak zwane,
Zresztą absolutnie wszędzie i wielu mężczyzn z Europy jeździ tam właśnie po to, żeby się sobie znaleźć tajską żonę. I rzeczywiście sprawia to dość takie przykre wrażenie. I właściwie trudno jest tam nie trafić, w każdym kurorcie, w każdym miejscu, w którym turyści się znajdują, jest taka dzielnica, tak? Więc my to widzimy, bierzemy w tym udział i no jest to bardzo przykre. Następna rzecz jest taka, że Azja, w ogóle Tajlandia też, to są kraje bardzo tanie, wszystko jest tam tanie i cały przemysł turystyczny jest naprawdę w takich cenach dość niewielkich i to też zaczęło mnie zastanawiać. Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tutaj jest tak tanio. Oczywiście okazuje się, że przy obsłudze tego przemysłu pracuje mnóstwo ludzi w bardzo złych warunkach i nielegalnie, co prowadzi do wielu nadużyć. Więc pomyślałam sobie, że może dobrze by było, gdyby powstała taka książka, która trochę odczaruje nam ten rajski wizerunek, który, co też ważne, żeby powiedzieć, jest tak naprawdę sprzedawany nam przez władze tego kraju, które są świadome, że gdybyśmy my wiedzieli, jak tam naprawdę wygląda sytuacja, to być może nie tak chętnie byśmy tam wcale jeździli na wakacje, więc chciałam troszkę to odczarować, żebyśmy zobaczyli taki bardziej prawdziwy wizerunek tego kraju. No i pomyślałam sobie, że właśnie tak zrobię, dlatego w tej książce opisuję bardzo różne sfery życia w Tajlandii, sytuację kobiet, która jest związana szeroko właśnie z seks biznesem, ale również wynika ze sfery religijnej, czyli piszę dużo o buddyzmie, który nam się wydaje taką religią pokojową i bardzo, bardzo taką harmonijną i pełną miłości, już oni nie zabijają i cały czas medytują, a to jest też oczywiście nieprawda, ponieważ buddyzm, jak każda religia, może być użyty po to, żeby gnębić ludzi innych wiary. Także jest też cały rozdział o mnichach buddyjskich, którzy w Birmie obok Tajlandii jakby dość bardzo źle traktują mniejszość muzułmańską. Jest też buddyzm pokazany od strony tego, jak traktuje kobiety. Także w tej książce są poruszone bardzo takie rozliczne tematy. Jeszcze jest też wiara w duchy Tajów, ponieważ Tajowie wierzą w duchy. Bardzo tak naprawdę ich też wpływa na życie codzienne. No i oczywiście też kwestie polityczne, tak, które no, w Europie są właściwie zupełnie nieznane, a jednak prawda jest taka, że większość tych azjatyckich krajów, do których jeździmy jako turyści, to są tak naprawdę dyktatury, które bardzo źle traktują wszelkich oponentów, gdzie tam notorycznie są skazywani na wielkie wyroki za to, że napisali coś na Facebooku. Teraz ostatnio w Tajlandii zginęło dwóch aktywistów, którzy prawdopodobnie zostali właśnie zabici potajemnie tak przez władzę. Także ciągle tam się dzieją takie rzeczy naprawdę niezbyt wesołe i chyba tyle na razie Państwu powiem, żeby tak Państwa zupełnie nie zasmucić. I przeniesiemy się teraz troszkę w inny rejon, czyli do Coney Island pod Nowym Jorkiem, czy też Nowym Jorkiem. No, te książki są też różne pod tym względem, że na pewno trudno znaleźć miejsce, o którym jest równie wiele, jak to się dzisiaj mówi, fake newsów oraz mitów, ale też takich pocztówek i wizualnych, i literackich, jak Nowy Jork. Więc wybrałam to miejsce, które, no, można powiedzieć, powinno wręcz odstraszać reporterów. Natomiast wybrałam je dlatego, jako takie właśnie już zbanalizowane i obejrzane i zwiedzone wzdłuż i wszerz, ale wybrałam je dlatego, że znalazłam tam miejsce, które jest taką ślepą planką, mam wrażenie, na planie tego miasta, także dla samych Amerykanów, ponieważ moja książka jest pierwszą książką reporterską na temat tego miejsca. Miejsce nazywa się Coney Island. Jest w podtytule tej książki, tytuł brzmi rzeczywiście Wszyscy jesteśmy dziwni, podtytuł brzmi Opowieści z Coney Island i tak konkretnie topograficznie na mapie Nowego Jorku jest to miejsce na samym południu Brooklynu. To jest taki skrawek lądu, który kiedyś był wyspą, stąd Coney Island, teraz jest półwyspem, bo została ta wyspa połączona z lądem za pomocą takiego, no to po prostu był przekopany, zasypany był ten rów, który rozdzielał wyspę od lądu, a został zasypany dlatego, że wyspa ta nagle stała się bardzo potrzebna. Bo Coney Island od końca XIX wieku do dzisiaj jest taką nieoficjalną stolicą amerykańskiej rozrywki, czymś w rodzaju Wielkiego Kanionu, tylko że po kulturze.
I o ile jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby cenić rezerwaty natury, odwiedzać je i się nimi zachwycać, to raczej nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby oglądać muzea czegoś tak taniego, przecież tak błahego, jak rozrywka, jak instytucje, przestrzenie, wykonawcy, animatorzy naszego czasu wolnego. To nam się wydaje kompletnie bezwartościowe i nawet wiedza na ten temat wydaje się nie przystawać do osoby poważnej i dorosłej. Natomiast moim zdaniem Coney Island jako miejsce mówi bardzo wiele o tym, jacy są Amerykanie, jakie są Stany, czym jest demokracja i czym jest też zglobalizowany dzisiejszy świat, który rozrywkę rozumie bardzo specyficznie. Czyli jest to takie pozornie błahe miejsce, które można odwiedzić, ale też nie trzeba, bo to wesołe miasteczko, to trochę dla dzieci, bo w latach, no, pod koniec XIX wieku i aż do dzisiaj na Coney Island powstawały kolejne wesołe miasteczka, kolejne odsłony miejsc, gdzie można się dobrze bawić. Bardzo charakterystyczne, pełne historii, które nie opowiadają tylko i wyłącznie o wesołych miasteczkach, ale o naturze ludzkiej. Moim zdaniem my mówimy, że w reportażu zawsze jest coś takiego jak tak zwana nadwyżka, czyli jakaś uniwersalna prawda o tym, w jaki sposób jesteśmy ludźmi, co ze sobą gramy. I moim zdaniem Coney Island opowiada o tym, jacy jesteśmy, o tej ważnej, a zaniedbanej sferze nieświadomości, sferze, która wychodzi właśnie poprzez takie tak zwane tandetne, ordynarne rozrywki. I mówi też właśnie coś o tym, w jaki sposób dzisiaj oglądamy telewizję, chodzimy do kina, jemy, tańczymy, śmiejemy się. No, generalnie mówi bardzo dużo o tym, co Freud nazywał nieświadomością, czyli id. Ale to już zaczęłam się za bardzo zagłębiać może w temat. No, w takiej warstwie bardzo faktograficznej pierwszej jest to książka, która opowiada o tym, jak ważne dla historii Stanów Zjednoczonych i świata było miejsce i jest miejsce, gdzie znajduje się wiele wesołych miasteczek i cyrków. Więc tak nam może na początek. I teraz chyba byśmy przeszły do pytania, które się nasuwa jako następne. To znaczy, w jaki sposób wpadłyśmy na nasze tematy? Już powiedziałaś trochę, Ula, na ten temat, to chciałabyś coś dodać więcej? Dobrze, to może ja się wytłumaczę, tak, dlaczego zainteresowałam się tematem tak nieoczywistym dla reportera. Bo ja w ogóle jestem reporterką dosyć niesztampową, ponieważ interesują mnie tak zwane tematy niepoważne, które dotyczą stylu życia albo codzienności. Tak na przykład moja pierwsza książka debiutancka dotyczyła mody i ubierania się i historii Polski po 90 roku poprzez mody, instytucje mody, projektantów, ale też nie tylko osoby, które wytwarzają ubrania. Dotyczyła całej sfery mitotwórczej i jej związków z ubraniem. Ale może dlatego uważam, że wszystko, co robimy, jest interesujące, że jestem kulturoznawcą i uważam, że kultura to nie jest co, tylko to jest jak. To jest sposób, w jaki żyjemy, to jest sposób, w jaki się komunikujemy, ubieramy, właśnie bawimy między innymi. Wszystko jest interesujące. I najbardziej ciekawią mnie tematy, które przez reportaż właśnie zostają omijane, dlatego że wydają się zbyt pospolite. No, dla kulturoznawcy i na antropologa nic nie jest zbyt pospolite, a zwyczaje, rytuały, właśnie przeróżne odsłony tego, co robimy ze sobą, żeby się lepiej poczuć, żeby nam było przyjemniej, to są już naprawdę bardzo, bardzo ciekawe tereny badań. I na Coney Island trafiłam, będąc w Nowym Jorku, na kompletnie niezawodowej sprawie, mianowicie na wycieczce z moim wtedy nie mężem, dzisiaj już mężem, który odświadczył mi się na moście bruklińskim i spacerowaliśmy po Nowym Jorku w poszukiwaniu różnych rozrywek i tak trafiliśmy na Coney Island w bardzo nieapetycznej porze listopadowej, kiedy wszystko tam było pozamykane, straszliwie wiało i było otwarte tylko jedno miejsce, które nazywa się Coney Island USA. Jest domem kultury. Domem kultury, na który składa się teatr, zwany freak showem, o którym powiem więcej później. To jest taki specyficzny rodzaj cyrku. I bar, w którym sprzedaje się lokalne piwo, siedzą lokalni mieszkańcy i opowiadają o dzielnicy. I nie byłam w stanie uwolnić się od obrazu tego miejsca oraz od myśli, że jest to ostatni w Ameryce działający freak show. Które to zjawisko freak show interesowało mnie jeszcze na studiach,
Bo Państwo wiedzą zapewne, co to jest cyrk. Cyrk się kojarzy z przecież dużą areną wysypaną piaskiem, zwierzętami, monumentalnym namiotem. Natomiast freak show to jest taki rodzaj cyrku, w którym jednemu człowiekowi na publiczności potrzebny jest drugi człowiek na scenie, nic więcej. I ten człowiek powinien posiadać szczególny wygląd albo szczególne umiejętności. I freak show się opiera na tym, żeby się wzajemnie siebie uczyć, zaskakiwać i robić pewien rodzaj teatru z tego, w jaki sposób jesteśmy ludźmi. I to mnie bardzo zaintrygowało, szczególnie, że freak show w Ameryce ma też historię tak zwaną ciemny nurt, jako że osoby o szczególnym wyglądzie czy też umiejętnościach były często wyrzutkami społecznymi i byli akceptowani, nie byli normalni w cudzysłowie i chronili się w cyrku albo też czasem byli przez cyrk wsysani. I dzisiaj to zjawisko wydaje się tak archaiczne, co w dzisiejszym świecie, w którym wszyscy traktujemy siebie równo, obowiązuje poprawność polityczna, wszyscy mamy szansę zaistnieć w demokracji, przecież no, gdzie taka archaiczna forma takiej jakiejś właściwie ludycznej sztuki mamy jeszcze mieć coś do powiedzenia. No, moim zdaniem właśnie teraz ma coś do powiedzenia, ponieważ jest doskonałym komentarzem do tego, jak działa demokracja, dlaczego boimy się inności, co to znaczy różnorodność, na co mamy przestrzeń, co z siebie wypieramy, uważając, że jako właśnie ludzie poważni i panujący nad swoimi instynktami wiemy jak nie będziemy się właśnie bać, nie będziemy się brzydzić, nie będziemy się śmiać, nie będziemy się podniecać jak jakieś osoby nieokrzesane. No, cyrk z nas to wydobywa. I nie mogłam się pozbyć myśli o tym, że chciałabym na ten temat coś więcej napisać, bo nigdzie czegoś takiego nie widziałam. I z tego względu po roku czytania różnych książek na temat Coney Island wróciłam tam i zostałam tam przez 3 miesiące, znajdując kolejne osoby związane z tamtejszym cyrkiem, z pracowymi miasteczkami, które tam się działają, ale też osoby, które tam mieszkają po prostu na tym skrawku lądu, który mierzy kilka zaledwie przecznic bardzo wąskich, które noszą nazwy i przy ulicach, które noszą nazwy od przeróżnych morskich stworzeń, co też ma znaczenie i zobaczyłam, że jest to skrawek lądu, który mówi najlepsze i najgorsze rzeczy o Ameryce i w pewnym sensie jest no, takim muzeum popkultury właśnie, muzeum ludowości, które Ameryka nie chce zauważyć, przykrywając się McDonaldami, Subwayami, Broadwayem, Hollywoodem i różnymi dofinansowanymi rejonami kultury, kiedy tak naprawdę jej, nie wiem, jej Mazowsze, tak, jej górale, jej całe dziedzictwo takie oddolne jest właśnie tam na Coney Island. I pojechałam się jakby tego nauczyć i zrozumieć, dlaczego to może być ważne. Tak? Chyba wystarczy. Tak. No ja na przykład miałam ten problem, że ja nie mogłam pojechać do Tajlandii tak radośnie jak Karolina. To znaczy legalnie właściwie nie mogłam, ponieważ miałam ten problem, że dostałam właśnie zlecenie od wydawnictwa, że napiszę taką książkę, bo nie ma, ludzie będą chętnie czytać, bo tam jeżdżą. No ale jak Państwo może wiedzą, żeby pojechać gdzieś, jak się jest reporterem i żeby napisać o tym coś, trzeba mieć coś takiego jak wizę dziennikarska. Przejść do ambasady, powiedzieć, proszę, to jest mój projekt, chciałbym napisać to, w związku z tym oni wtedy wydają wizę i można jechać robić badania. Tymczasem ja sobie pomyślałam, że jak ja im zaraz powiem, o czym ja chcę napisać, to mogą mi tej wizy dziennikarskiej nie przyznać jednakowoż, ponieważ raczej władze Tajlandii bardzo się starają, żeby takie informacje się nie wydobywały na zewnątrz. Więc ja miałam z kolei ten problem, że musiałam tam pojechać jako turystka, udając, że tam podążam typowym szlakiem i tylko w niektórych miejscach po prostu odbijając, co też było właśnie szokujące dla mnie, jak blisko są te miejsca, tak? Czyli z jednej strony turyści sobie leżą na plaży, a jak się odjedzie po prostu, nie wiem, 10 kilometrów dalej, jest wielki obóz dla uchodźców albo jakieś takie miejsce bardzo takie no, trudne w odbiorze, a zupełnie się te światy nie łączą, turyści nie mają o tym pojęcia. Więc ja muszę powiedzieć od razu, że pierwszą jakąś emocją, którą czułam pracując nad tą książką, był strach, o czym też piszę w tej książce, bo sobie myślę, Boże, przyjadę, pojadę sama, jakby bez żadnych zezwoleń, już ktoś mnie złapie, albo ktoś przyłapie mnie, zobaczy, że tutaj robię coś innego niż powinnam. No a z drugiej strony tłumaczyłam sobie to tak, że przecież
No, to też jest taka trochę powinność reportera, tak, że musi opisywać rzeczy nie zawsze taką najprostszym sposobem, że ktoś przyjdzie i wszystko mu po prostu opowie, bo to by było zbyt proste i nie do końca byśmy wtedy wiedzieli o różnych ciemnych sprawach, tak, więc trochę sobie to usprawiedliwiałam. No, ale rzeczywiście jakoś przyzwyczaiłam się do swojego statusu dość szybko. I teraz może przejdę właśnie do następnej rzeczy, którą chciałyśmy poruszyć. Mianowicie spotkanie nosi tytuł Świat oczami reporterek nieprzypadkowo. Dlatego, że ja na przykład, kiedy już tą książkę skończyłam, zorientowałam się, że właściwie większość moich bohaterek są kobiety. Znaczy, że ja tam pojechałam i właściwie rozmawiałam z kobietami bardzo dużo. Do tej pory trochę nie wiem, dlaczego tak wyszło, ale rzeczywiście to powoduje, że się zastanawiamy właśnie we dwie, jak to właściwie jest, tak? Czy płeć jakoś wpływa na to, że się bardziej utożsamiamy z historiami kobiecymi. Ja jak tylko przyjechałam do Tajlandii, oczywiście pierwsze swoje kroki skierowałam do tak zwanej dzielnicy Czerwonych Latarni, nie w Bangkoku, tylko gdzieś troszkę w innej miejscowości, bardziej na północy. No bo uznałam, że to będzie... Po prostu porozmawiam z tymi dziewczynami, spytam się, jak wygląda ich życie, skąd pochodzą, z jakiej są rodziny, na co je skłania do takiej decyzji, że to będzie takie proste do zrobienia. Oczywiście nic bardziej mylnego, ponieważ okazało się, że dziewczyny w ogóle mają dużo innych zajęć niż gadanie z jakąś białą kobietą, która przychodzi i mówi, opowiedz mi o swoim ciężkim życiu. Więc to był taki właśnie trochę mój pierwszy szok, że to nie będzie takie do końca proste, jak mi się wydawało. No ale pamiętam, że w tej sytuacji, jak kilka razy się odbiłam właśnie od różnych osób, pomyślałam sobie, że może dobrze będzie, jak znajdę jakąś taką dziewczynę z tej dzielnicy, która nie może pracować z jakichś powodów, więc będzie miała więcej czasu. I właśnie pamiętam, że poszłam do mojej koleżanki i ona zadzwoniła do lekarki, do jakiegoś ortopedy swojej mamy, która powiedziała i się spytała, czy nie zna może jakiejś dziewczyny, która pracuje w tym biznesie i nie leczy jej. I rzeczywiście spotkałam się z dziewczyną ze złamaną nogą, która nie mogła pracować i było to naprawdę straszne, tak, nie miała ubezpieczenia, bo one wszystkie pracują na czarno. No i powiedziałam jej o całym właśnie tym systemie, w jaki sposób dziewczyny ze wsi jest tak zorganizowane społeczeństwo, że one po prostu nie mają trochę wyjścia, ponieważ w Tajlandii kulturowo kobiety muszą zarabiać, mężczyźni nie muszą, mężczyźni trochę jak w Polsce, siedzą pod sklepami, sobie tam palą papieroski, popijają tam piwko i tak spędzają czas, nikt specjalnie z tym nie przejmuje. Natomiast co, jak dom utrzymać, co dać dzieciom do jedzenia i w jaki sposób to wszystko wiązać ze sobą, no to oczywiście muszą to robić kobiety. No i kobiety po prostu muszą te pieniądze zarabiać w jakikolwiek sposób i najczęściej wyjeżdżają do miasta, gdzie pracują w restauracji, zarabiają jakieś kompletne grosze, a prawda jest też taka, że nie muszą utrzymywać tylko swoich dzieci i męża, ale też kulturowo tam jest tak, że muszą też utrzymywać swoich rodziców i w związku z tym nagle i swoje rodzeństwo. Więc nagle jak się po prostu zrobi tych osób 12, tak, i ta jedna dziewczyna w tym mieście, która musi te 12 osób na swoich barkach jakoś unieść, no to się okazuje, że praca w restauracji po prostu nie wystarcza zupełnie i jest taki cały system, który opisuje właśnie w książce, który no to jest taka kolejna, że tam właściwie niby teoretycznie można sobie powiedzieć, o miała wybór, miała jakiś wybór, przecież mogła odmówić, ale de facto naprawdę większość tych kobiet po prostu nie ma tego wyboru, bo muszą zarobić na naprawdę bardzo wiele osób. Także właśnie ta rozmowa z tą jedną moją główną bohaterką z złamaną nogą, ale też jakby różnymi innymi jakby aktywistkami, które walczą o poprawę losu tych kobiet, które, no ich jest tam naprawdę bardzo dużo, tak, statystyk oczywiście nikt nie policzył, bo nikomu to nie jest potrzebne do niczego, ale nawet mówią o milionie te statystyki, tak, czyli to jest naprawdę ogromna populacja, tak, część tego społeczeństwa, która w ten sposób właśnie zarabia na życie, co jest... To było takim jednym dużym moim właśnie obszarem pracy, jeżeli chodzi o kobiety. Tak samo jeżeli chodzi o uchodźców, rozmawiałam też, cały jest rozdział o uchodźcach z Birmy, którzy są różnymi rodzajami, no Birma, ościenne kraje Tajlandii są biedniejsze niż Tajlandia, więc tamtą też przyjeżdżają do pracy
bardzo dużo przyjeżdża do pracy ludzi na czarno, którzy pracują między innymi przy przemyśle turystycznym, ale też innym. I tam też była taka sytuacja właśnie, że mężczyzn, tych uchodźców, którzy przyjeżdżali, zamykali w jakichś takich obozach, do których się nie dało wejść, a do tych, gdzie były kobiety, jakoś tam dając łapówkę wężykiem, coś tam się dało mi wejść i mogłam z nimi porozmawiać. Więc rzeczywiście miałam takie wrażenie w pewnym momencie, że ta Tajlandia stoi tymi kobietami. To znaczy, że bardzo ciężko mi było dotrzeć do mężczyzn, albo też może po prostu wybierałam takie drogi, tak? Natomiast jest wiele w tej książce kobiet, które będę jakoś wspominać nieprawdopodobnie. Bardzo mają takie poruszające historie. I nie wiem teraz, czy od razu pani opowiedzieć o mojej ulubionej bohaterce, czy mogę w tym opowiedzieć. No, jak już mówisz, to no tak. Jak już mówisz, tak. Nie można uciszać kobiet. Wiesz, więc chciałam też może powiedzieć o kobiecie, która była takim dobrym duchem trochę tej książki, bo jak już państwu powiedziałam na samym początku, jak miałam ją pisać, się przestraszyłam, myślę sobie, Boże, co ja robię. Przecież to jest wszystko nielegalne, przecież no, rząd tajski ma bardzo długą historię uciszania wszelkich ludzi, którzy napiszą cokolwiek złego. Nam się tak mówi, że jeżeli się coś napisze złego o królu, to wszyscy wiedzą, którzy tam jeżdżą, że nie wolno skrytykować króla, powiedzieć nic złego, bo król tam jest postacią taką główną i najważniejszą. Ale prawda jest taka, że to nie chodzi tylko o króla, że wystarczy powiedzieć coś złego o wojsku, które rządzi niby w imieniu króla. I to już są lata więzienia, tak? To jest 60 lat więzienia za napisanie czegoś na Facebooku, to nie są w ogóle żarty. I też no, tak naprawdę ostatnio była taka sytuacja na przykład, że ktoś, że siostra króla zaprojektowała sukienkę dla Miss Universe tajskiej, jakiejś kandydatki i jakaś blogerka modowa napisała, że ta sukienka jest nieładna. Natychmiast została po prostu zaciągnięta na policję i po prostu został złożony donos o obrazie majestatu. To są takie rzeczy, tak? To ten strach tam jest tak rozsiewany przez władzę, że właściwie nie można nic powiedzieć, tak? Więc ja pewnie się zaczęłam po prostu być przerażona. Myślę sobie, Boże, co ja robię? Że ja to będę pisać same straszne rzeczy. No i pomyślałam sobie, że tak nie mogę, że muszę się z kimś skonsultować. Muszę mieć jakiegoś dobrego ducha, który będzie mnie prowadził. I rzeczywiście wtedy wyczytałam, że jest wielu aktywistów, którzy uciekli z Tajlandii i mieszkają w Europie. I z Europy jakby walczą o poprawę tej sytuacji. No i znalazłam tam taką fantastyczną kobietę, która wyemigrowała do Finlandii, co było też dla mnie bardzo śmieszne, bo prosto z Tajlandii przyleciałam do takiego zasypanego śniegiem domu gdzieś w jakiejś prowincji fińskiej, gdzie ona mieszkała właśnie z mężem i też ciągle nie mogła się przyzwyczaić do zimna. I stamtąd z tego mojego domku na tej prowincji cały czas na Facebooku prowadzi taki profil, gdzie publikuje te wszystkie informacje, które są cenzurowane w Tajlandii, bo Tajowie nie wiedzą o wielu rzeczach, bo nie mogą media tego podać, tak? Więc ci aktywiści w Europie są jedynym właściwie źródłem, żeby jakoś informować ten kraj o różnych rzeczach, tak na przykład jak o tej sukience, tak? O czym państwu mówię. Ludzie w Tajlandii nie mogą o tym przeczytać normalnie u siebie w gazecie, tak? No więc wyruszyłam w tą wyprawę, właśnie odnalazłam ją w tej chatce fińskiej i tam siedziałyśmy sobie przez 3 dni w saunie, dyskutując właśnie o różnych rzeczach. No i ona właśnie, pamiętam, że ona mnie strasznie przekonała do tego, mówi, że no właśnie nie można się bać, że przez to, że wszyscy się boją w tym kraju, to tak wygląda, że nikt nie, jakby wszyscy ludzie powiedzieli, nie boimy się, będziemy mówić jasno, otwarcie, jak wyglądają sprawy. Chcemy skrytykować króla, chcemy powiedzieć, że ten system polityczny nam nie odpowiada, nie chcemy władzy wojska i tak dalej. No to by tak nie wyglądało, przez to, że wszyscy się boją, ten system tak wygląda, no to właśnie ona sama musiała uciekać po przewrocie wojskowym, kiedy właśnie w Tajlandii w ciągu 80 lat było chyba 18 tych przewrotów wojskowych, kiedy wojsko przejmowało po prostu władzę i jak tylko demokracja ta troszkę zaczyna kiełkować, natychmiast wjeżdżają czołgami i przejmują władzę. Kiedy publikują takie listy aktywistów, którzy są, mają iść do więzienia i ona właśnie była wtedy w Europie, powiedziała, że nie wraca i stamtąd właśnie tą sprawą całą zawiaduje. No, także chciałam o niej powiedzieć, bo właśnie to jest kolejna kobieta, która była dla tej książki jakimś takim dobrym duchem, bo ona bardzo mnie przekonała, że to jest ważne i trzeba o tym pisać. I
No i jakoś mi natchnęła, tak? Więc, więc tak. Więc teraz twoja kolega. Dobrze. Prosto ze smutnych dyktatur azjatyckich wracamy z powrotem do Nowego Jorku. To też nie jest aż taki wesoły, bo też ta książka, oczywiście się śmiejemy, że Ula ma książkę smutną, a ja mam książkę wesołą. I oczywiście punkt wyjścia jest, powiedziałabym, stereotypowo i powierzchownie wesoły, natomiast cała ta opowieść to jest historia wielu kobiet, które się borykają z różnego rodzaju przeszkodami w swoich biografiach, które są spowodowane tym, że jakoś nie pasują do tak zwanego normalnego obrazu kobiety albo do tak zwanego, nie wiem, stereotypowego wyboru właśnie roli życiowej. Jest ich tam cały gąszcz, co też odkryłam z pewnym zdziwieniem. Jest tam połykaczka mieczy, pewna natchniona artystka malująca cyrkowe banery, jest aktywistka, która walczy z przemocą na ulicach Coney Island, jest księżniczka nigeryjska, która chodzi po szkle, jest starsza malarka, która uczyniła z dawnego domu strachów galerię, a teraz maluje syreny i inspirowała się szyldami i neonami wesołych miasteczek. Jest bardzo wiele kobiet, które opowiadają historię o tym, w jaki sposób można kobiecość realizować tak, żeby nie wpisywać się w takie popularne modele. Jest na przykład jeszcze jedna z moich ukochanych bohaterek o pseudonimie Barbie the Mermaid, czyli Barbie Syrena, która jest odpowiedzialna za rozwój tak zwanej burleski w Ameryce współcześnie. Burleska to jest taki rodzaj, no właściwie, jeśli by przyjąć dawną definicję burleski, to można powiedzieć, że striptizu. Natomiast dzisiejsze tancerki burleski traktują ją jako wyraz, środek artystycznego wyrazu. Rozbierają się po coś, w jakiejś sprawie i nie po to, żeby podniecać mężczyzn siedzących wśród publiczności, ale po to, żeby się cieszyć swoim ciałem i sobą i żeby pokazać, że każde ciało jest piękne i każdy rodzaj kobiecości przystoi i można siebie bardzo lubić i to pokazywać i teatralizować i się trochę z siebie śmiać i brać w cudzysłów to, jak nam się każe wyglądać. I jest taki w ogóle konkurs na Coney Island, który jest rodzajem parodii wyborów Miss Moon, a tutaj wspomniał o wyborach Miss Universum. Wybory Miss Coney Island polegają na tym, że przeróżne dziewczyny wychodzą na scenę i robią wariacje na temat tych różnych zadań, które stoją przed przyszłymi Miss. I starają się jakoś je wyśmiać, odwrócić i pokazać, że nie chcą być właśnie Barbie stojącymi w rzędzie takimi samymi, tylko każda z nich ma osobowość i nie będzie się dała ograniczać. Więc jest też dużo takich kobiet, bo w ogóle ta książka opowiada o ludziach, którzy się w pewnym momencie nie zgodzili na to, żeby się ograniczyć i żeby się sformatować i właśnie chcą być dziwni, bo to słowo dziwni oznacza właśnie to, że zauważa się w życiu cudzysłów, to znaczy, że nie ma czegoś takiego jak normalność, tylko że to jest pewien rodzaj umowy między ludźmi, w danym miejscu, w danym czasie, w danej kulturze, jakiś popularny model. A od tego jest mnóstwo odstępstw i każdy z nas jest wyjątkowy. I ta dziwność to też jest zgoda i miłość do własnej wyjątkowości, niezależnie od tego, jakby ona była trudna. I jest taka bohaterka w mojej książce, która też jest tak jak u Uli, duchem tej książki i z której zresztą ten tytuł się też wziął, ponieważ powiedziała mi ona, że nikt z nas się nie rodzi dziwny, i to kultura nas udziwnia i normalność to iluzja. I to może brzmi jak taki bełkot kulturoznawcy, natomiast powiedziała to osoba, która codziennie z tym żyje. Nazywa się Natty Amos i ma pseudonim w cyrku na Coney Island Patchworkowa dziewczyna. Natty urodziła się z czymś, co określa się w medycynie jako zespół pasm owodniowych. I brzmi to bardzo naukowo, a niestety jest praktyczna strona tego sformułowania polega na tym, że dziecko dojrzewając w łonie matki zostaje owinięte w pewnym momencie tak ucapione rozdwajającymi się właśnie osłonami tego worka macicznego,
To jest raz na 3000 urodzeń. Teraz już się właściwie nie zdarza, ponieważ badania prenatalne pozwalają zauważyć, kiedy to się wydarzy. Natomiast wtedy, kiedy Nati się rodziła, na początku lat 80. jej mama, która ćwiczyła jogę, była zen i piękną blondynką z Kalifornii, doszła do wniosku, że ona w ogóle jest tak zdrowa, że ona się nie musi. No i Nati urodziła się taka, ponieważ te jakby macki się robią z tych pokawałkowanych fragmentów tej błony, to ciało się rodzi tak jakby właśnie poszatkowane. I Nati się urodziła bez palców u jednej ręki i drugiej i właściwie z taką dziurą w twarzy, którą trzeba jej było załatać. I zapytano się rodziców Nati, czy oni pozwolą młodym i ambitnym lekarzom podziałać trochę tutaj na córce, to w ten sposób, jak pozwolą, no to nie będą musieli płacić za te drogie operacje. No i oni się zgodzili. Matka w ogóle wyparła się córki na kilka lat, mieszkała u babci, która też nie była z tego zbyt zadowolona, że u niej mieszka, ponieważ wtedy już Nati zaczęła zauważać, że generalnie ludzie mają problem z tym, z kolejnymi warstwami jej tożsamości i że zasadniczo, jak się śmieje w Ameryce, to ona ma najgorzej. Bo po pierwsze jest Meksykanką i w ogóle latynoską, co w Ameryce Trumpa nie jest zbyt ciekawą pozycją, bo jest kobietą tak na początek. Poza tym jest Żydówką, jeszcze ma takie pochodzenie, jest lesbijką, jest osobą niepełnosprawną. Ja jeszcze na dodatek jest inteligentna i śmieję się, że jakby dodał Donald Trump, jest okropnie szpetna. Więc już naprawdę dla kobiety nie ma gorszej pozycji wyjściowej. Ona oczywiście się tego teraz śmieje, ma do tego dystans, ale ten dystans zawdzięcza po pierwsze swojej ogromnej pracy, a po drugie swojemu ojcu, który nie był żadnym antropologiem, naukowcem, ale był człowiekiem myślącym i kochał ją bardzo i powiedział jej, żeby za każdym razem, kiedy ktoś się będzie na nią dziwnie patrzył, to żeby pamiętała, że patrząc na nią nie widzi jej samej, tylko to, jaki jest. I że jest ona zwierciadłem dla ludzi i żeby tak widziała swoją rolę w świecie. Co oczywiście nie było dla niej łatwe, opowiadam w rozdziale, który jest jej poświęcony, który jest takim listem do Donalda Trumpa w ogóle, taką ma formę. O tym, jakby co Nati musiała sobie przełamać i gdzie musiała dojść, żeby ze swoim życiem się uporządkować. I ten rozdział jest też opowieścią o tym, jakich praw potrzebują niepełnosprawni. Że nie tylko windy, właśnie nie tylko pieniędzy, nie tylko udogodnień prawnych, ale też pewnej wrażliwości od osób tak zwanych normalnych i pewnego rodzaju świata. O czym Nati opowiada. Ona ten świat znalazła w cyrku, o paradoksie, czyli teoretycznie w miejscu, które wystawiają na pokaz właśnie, bo ona jest osobą o szczególnym wyglądzie. To się we freak show nazywa natural born freak, czyli odmieniec z urodzenia. No to przecież wydaje się, że nie ma gorszej klątwy, tak, dla osoby, która wygląda inaczej, niż zostać tak naznaczoną. Ale w cyrku to jest zabawa, to jest gra. To jest cudzysłów, który umożliwia Nati granie tym, że ona taka jest. Bo ona pokazuje w ten sposób, że wcale taka nie jest i może z tym zrobić, co chce. I mówi, że jak wychodzi na scenę i zaczyna żonglować ogniem, a żongluje ogniem do PJ Harvey akurat i robi śmieszne miny i ludzie się bawią i śmieją, to ona już ich ma. I patrzą się na nią zupełnie inaczej niż na ulicy. I widzi potem po spektaklu, że oni się czegoś uczą ważnego, chcą z nią gadać, gadają z nią już zupełnie inaczej. I ona czerpie z tego siłę i chce o tej sile mówić dalej, edukować. Więc paradoksalnie cyrk znowu mówi coś bardzo ważnego, mówi coś ciekawego, bo to nie jest też jakby ten rodzaj patrzenia, jak na YouTubie można sobie włączyć o osobę, która wyciska sobie pryszcza albo wygląda dziwnie i mówi coś dziwnego. To są teraz takie popularne wideo, że ludzie chcą właśnie się obrzydzić albo zobaczyć coś śmiesznego i z tego nic nie wynika. Cyrk to problematyzuje. I to problematyzuje właśnie nie też jakimś dyskursem naukowym, tylko po prostu konfrontuje człowieka na publiczności z człowiekiem na scenie w odległości takiej, jak jesteśmy z państwem i jest tym zwierciadłem, którym jest Nati właśnie i nagle pokazuje mu jego własny lęk, jego własne uprzedzenia, jego własną naturę, po prostu wyciąga, jak terapia działa zwyczajnie i tego mnie nauczyła Nati i tego mi nauczyli też inni cyrkowcy, którzy występują na arenie freak show, ostatniego freak show w Stanach, którzy mają właśnie ten szczególny wygląd albo szczególne umiejętności. I każda z tych odsłon cyrkowych występów mówi coś o naturze ludzkiej i w ogóle każdy z moich rozdziałów
jest takim jakby, taką jakby odsłoną cyrkowego występu, bo ten freak show ma specjalny format uświęcony tradycją, on się nazywa 10 in 1, czyli 10 w jednym. Ja też mam 10 rozdziałów i każdy właśnie jest trochę innym aspektem Coney Island i innym aspektem tej opowieści o demokracji i inności, którą przede wszystkim jest ta książka. To może opowiemy teraz, bo opowiedziałyśmy trochę o tych kobietach w naszych książkach, a jako że jesteśmy reporterkami w podróży, to możemy teraz opowiedzieć o nas, o naszym spojrzeniu. Tak, tylko chyba tak szybko, bo jeszcze musimy zdjęcia Państwu pokazać. To szybko. A my tak gadamy i gadamy, pewnie byśmy jeszcze pogadały. No to możemy zdjęcia pokazać w sumie, jak czujesz, że możemy się... Może krótko powiem. Dobra. Bo zastanawiamy się też z Karoliną właśnie, tak jak rozmawiamy o bohaterkach, czyli że w naszej książce jest tyle kobiet, te historie nas w tych podróżach zawsze najbardziej poruszają, ale zastanawiamy się też, czy jest coś takiego jak kobiece spojrzenie i męskie, czy reporterzy piszą inaczej i reporterki inaczej. No i ja muszę przyznać, że w przypadku mojej książki miałam taki trochę zgrzyt z tym związany, ponieważ rzeczywiście, Państwo na pewno wiedzą, jest bardzo obszerna literatura, tak zwana podróżnicza, która zawsze jest tak samo skomponowana, czyli tak, że mężczyzna jedzie, przedziera się z maczetą przez dżunglę i tam opisuje, że jechałem tyle kilometrów i nie było nic do picia, do jedzenia. Pierwszy raz dojechałem, żaden biały człowiek przede mną tutaj nie stanął. Także ja oczywiście troszkę przesadzam, ale w tych książkach zawsze jest bardzo dużo takiego ja, tak? To jest opisywanie właściwie gdzie ja docieram, co ja odkrywam. Takie ja mam wrażenie i właśnie pamiętam, że kiedy się zabierałam za pisanie tej książki, no tam oczywiście troszkę jest o mnie, bo chciałam przede wszystkim opisać swój strach przy pisaniu jej, bo wydawało mi się, że to jest jakaś ważna emocja, która właściwie nie jest moja, tylko którą doświadczają ci ludzie w Tajlandii, a przez to, że ja też tego doświadczam, to chciałam wyjaśnić taki mechanizm trochę powstawania tego. No ale poza tym, to bardzo się starałam w tej książce właśnie uniknąć tego ja i jednak oddać głos ludziom, z którym rozmawiam, żeby to było o ich życiu, żeby to były ich historie, żeby to były historie opowiedziane ich słowami, bo no i oczywiście musiałam mieć tłumacza stajskiego, więc może nie do końca ich słowami tak bardzo, ale przynajmniej starałam się bardzo zachować ten jakiś taki szacunek, żebyśmy nie dostali opowieści, w której ja jadę i patrzę, tylko właśnie opowieści o tych ludziach. Chociaż muszę przyznać, że ponieważ jeździłam do Tajlandii kilka razy, bo oczywiście nie dało się wszystkiego zrobić za jednym wyjazdem, no to jednak po pierwszym pobycie tam ten ciężar tych historii troszkę mnie przygniótł, jednak było mi tam trochę smutno. Więc następnym razem właśnie pojechałam już w towarzystwie mężczyzny, a mianowicie fotografa Karola Grygoruka, którego zdjęcia zaraz zobaczymy, i te zdjęcia właśnie są też smutne i bardzo się różnią od folderów biur turystycznych, które możemy tam zobaczyć. Możemy różne kolorowe, piękne zdjęcia, te są czarno-białe i raczej smutne, a to może właśnie tak tytułem przed zdjęciami. No ja oczywiście, ponieważ mamy na ten temat podobne zdanie, więc tylko powiem, że się z Ulą zgodzę, że rzeczywiście mocno moim zdaniem wybrzmiewa ten głos kobiet w polskim reportażu jako ten bardziej wrażliwy, jako ten bardziej subtelny, skupiony na szczególe, mniej taki skłonny do popisywania się. Wydaje mi się, że kobiety są bardziej cierpliwe i właśnie tak chętniej znikają w swoich tekstach. I też mniej są, powiedziałabym, aktywne, jeśli chodzi potem o promocję siebie samych, co akurat jest w przypadku kobiet wadą i powinniśmy się nauczyć się trochę więcej chwalić. Ja akurat w swojej opowieści, no właśnie ze względu na to, że mam tam dużo kobiet, to też łatwiej mi było jako kobiecie się z nimi porozumieć, ale też mam wrażenie, że łatwiej mi było wejść w niektóre miejsca tak zwane niebezpieczne na Coney Island ze względu na to, że jestem kobietą. Ponieważ Coney Island dzieli się na tę część, gdzie są wesołe miasteczka, ostatni cyrk, różne takie miejsca, gdzie można zjeść fast food, ale dalej, zaraz za kilkoma przecznicami tak zwanymi rozrywkowymi, jest tak ta część dzielnicy, o której się nie chodzi. To znaczy, tak się mówi, że tam nie można wejść, bo tam można dostać kulkę, tam są jakieś czarni, którzy są w gangach i w ogóle no naprawdę strach.
co jest jakimś pokłosiem tego, że rzeczywiście Nowy Jork w latach 70. był miejscem walk gangów, których szczególnie dużo było na południu Brooklynu, na Coney Island również. I było tam też dużo walk na tle rasowym. I też było tam mieszkalnictwo socjalne, źle rozplanowane, do czego się przysłużył też ojciec Donalda Trumpa zresztą, Fred, który jest bardzo nielubiany, o czym może jeszcze później zdążę powiedzieć. Natomiast dzisiaj są tam po prostu wysokie bloki, w których mieszkają ludzie nie zarabiający zbyt wiele. I nastolatki, które tam żyją, nie mają przed sobą jakiejś świetlanej przeszłości, a bardzo chcą bardzo szybko już tą przyszłość mieć, teraz, zaraz, natychmiast, więc często zaczynają handlować narkotykami, angażują się właśnie w jakieś przeróżne drobne rozboje. No i uczą się po tych ulicach i rzeczywiście czasem jest to niebezpieczne, jest nawet takie miejsce na Coney Island, gdzie liczy się dni od ostatniej strzelaniny. No ale nie jest tak, że nie można tamtędy przejść. Szczególnie, że jak ja tamtędy chodziłam, to te wszystkie chłopaczki żywiły wobec mnie jakiś straszliwy respekt i byłam tam generalnie białym misiem, który mógł wszystko zrobić, o wszystko zapytać i dowiedzieć się czegoś o tym, jakie są naprawdę problemy społeczne w tamtej dzielnicy, które, jak się okazało, są bliskie temu, co w ogóle trafi Stany i trafi też Polskę. Może nie mam tutaj podziałów rasowych, ale takie głębokie rysy społeczne też u nas występują i tam je bardzo wyraźnie widać na tej niewielkiej przestrzeni. Więc to na pewno było dla mnie łatwiejsze, że jako kobieta byłam nieszkodliwa. Natomiast ja w ogóle byłam tam też w takiej pozycji, tak jak już wspominałam, białego misia, nie ze względu na to, że jestem kobietą, ale dlatego, że jestem z jakiejś Polski i w ogóle z Europy i dlaczego ja tam przyjechałam robić taki ultraamerykański temat. I to też była dla mnie dobra pozycja, bo w ten sposób ja byłam dla nich egzotyczna. To był ciekawy punkt wyjścia. Zresztą mnie na sam koniec skaptowali i sama musiałam występować na scenie cyrku, co było bardzo śmieszne. Zobaczcie dziwną białą kobietę z Polski. Nikt nie wie, gdzie jest Polska, ale patrzcie. Tak, bo występowałam w takim specjalnym konkursie, w którym się prowadza do Alei Sław różnego rodzaju cyrkowe występy i również osób, które już nie żyją, więc wtedy trzeba o nich opowiedzieć. I ja opowiadałam o jednym z takich performerów, a właściwie grupie performerów, osób niskorosłych z Niemiec, które to osoby występowały na przykład w Czarnoksiężniku z Plainy Oz. I przedstawiałam tam Dorotkę, a osobę niskorosłą, czyli jak się mówi w tym takim słowniku cyrkowym Karła, i to nie jest obraźliwe, właśnie bo to ma ten cudzysłów, grał mój mąż, który to zrobił zdjęcia do tej książki zresztą i pracował na to, żebym ja mogła tę książkę pisać i być tam w ogóle w Nowym Jorku, ponieważ zaliczka na książkę, to już możemy Państwu zdradzić, ja mogę przynajmniej ze swojej strony, nie pozwalałaby mi siedzieć tam 3 miesiące z kawałkiem. Nowy Jork jest dość drogi, nawet jak się oszczędza, a praca mojego męża, nielegalna, za barem, pozwalała. Więc przysłużył się tej książce i merytorycznie, i praktycznie. Zresztą tylko jeszcze wspomnę jedno zdanie. Piszemy razem teraz zresztą bardzo fajnymi ludźmi z TDA Project, którzy kiedyś napisali taką grę, którą może Państwo słyszeli, Wiedźmin. Piszemy teraz grę o podróżowaniu, a właściwie interaktywną książkę, nazywa się Wanderlust i pilnujemy tam bardzo tego kobiecego spojrzenia. Skończymy ją w maju i mam nadzieję, że Państwa ucieszy jej obecność na rynku. Będzie to bardzo dziwna hybryda, ale wszyscy jesteśmy dziwni, więc... No dobrze, to co? Przejdźmy może do zdjęć. Ty zacznij. Dobrze, zaczynam. Więc mam nadzieję, że mi się uda to obsłużyć. Z boku teoretycznie się przypomina. To są bardzo smutne zdjęcia, tylko... Pokaz slajdów, nie? Nie. Nie? Nie. O, okej. Okay. Coś jeszcze muszę na pewno, żeby tu po... Tutaj masz. Właśnie. Przepraszam, jestem bardzo kiepska technicznie. Dobrze. Więc jak widzimy, zdjęcia są smutne. Są to zdjęcia właśnie Karola Gregoruka, który ze mną pojechał. Przedstawia to zdjęcie akurat. Tutaj jest świątynia, bardzo słynna świątynia w Bangkoku, która jest takim jednym z głównych turystycznych punktów, gdzie przychodzą turyści oglądać
ją i fotografować. Natomiast sytuacja przedstawia się tak, że jeżeli się wyjdzie za mur tej świątyni i przejdzie 3 metry, właśnie widać, spotkaliśmy właśnie tą panią i przedstawia to trochę, pokazuje w jaki sposób Bangkok jest jest zróżnicowany, tak, z jednej strony mamy piękne świątynie, centra handlowe, a tuż obok jakby ludzi w totalnej biedzie, kompletnie zapomnianych i porzuconych. No tutaj mamy typowy tajski, czy też w ogóle azjatycki sposób transportu rodziny, czyli skuter, i na tym skuterze najczęściej jedna osoba prowadzi, a siedzi na nim 4-5 osób i często też wożą różne rzeczy i potrafią na tych skuterach zmieścić jakby wszystko, przez to, że tam są olbrzymie korki i oczywiście ciężko jest samochodem, się tam właściwie nie da jeździć, bo się tylko stoi. No tutaj są takie zdjęcia zestawione właśnie a propos sytuacji politycznej. I z tej strony mamy zdjęcie króla. To jest akurat na łódce chyba, na takim autobusie wodnym, który jeździ po Chao Phraya, po rzece przepływającej przez Bangkok. Natomiast zdjęcie króla muszą wisieć wszędzie, w każdej knajpie, w każdym sklepie. Wszędzie musi być właśnie zdjęcie króla i czasem królowej. To jest ten stary król dawny, który umarł 2 lata temu, bardzo kochany przez Tajów. On rządził chyba 80 lat, był najdłużej panującym monarchą na świecie. I Tajowie rzeczywiście go kochali, natomiast ten nowy król, no to chyba go tak bardzo nie kochają. Chociaż nie chcę za dużo mówić, bo to Państwu nie wolno. No i jest zestawione to właśnie z panią z koszulką Gottfriedą, co się ma odnosić właśnie do tego całego systemu politycznego uciszania i oponentów, tak, związanego z tym, że król od wielu lat legitymizuje władzę wojska w tym kraju, o czym też nie wolno mówić, więc może już nie będę. I tutaj mamy tajskiego McDonalda, właśnie tak wygląda. To jest zdjęcie domu przeciętnego, ponieważ fotograf ma takie zdolności, że właśnie potrafił, on tam po prostu wchodził ludziom do domów i rozmawiał z nimi i robił zdjęcia, co dla mnie było w ogóle nie do pomyślenia, ale właśnie tutaj widzimy pasące się bawoły i wnętrze tajskiego domu, takiego przeciętnego, tradycyjnego. No tutaj tak samo jest właśnie też napis Lord the King, który wszędzie jest, widać te naklejki, portrety. Każdy stara się jak najbardziej zamanifestować tą właśnie miłość króla. No, nie jest do końca wiadomo, na ile to jest szczere, a na ile po prostu tak trzeba. No tutaj mamy zdjęcie kolacji dla duchów. Jak Państwo kiedyś będą w Tajlandii i zobaczą taki talerzyk leżący gdzieś na drodze, to jest kolacja dla duchów albo śniadanie, to rzeka jest poradnia. Ponieważ te wierzą w duchy i uważają, że one są wszędzie i cały czas chcą z nimi być w dobrych relacjach, to jeżeli jest jakieś miejsce, w którym duch mieszka, no to właśnie trzeba go nakarmić, trzeba zrobić coś miłego, żeby się dobrze poczuł. A duchy tajskie najbardziej lubią czerwoną fantę, więc jeżeli ktoś zobaczy na butelkę czerwonej fanty po prostu leżącą gdzieś, to znaczy, że tam jest duch i dostał właśnie swoją fantę. A wiesz, że podobno w Afryce duch najbardziej lubił kolę? Więc tak się podzielimy. Ciekawe, ciekawe dlaczego. No ja właśnie też w książce piszę o tym, miałam okazję poznać jedną kobietę, która mieszkała z duchem w domu, ponieważ jak się dowiedziałam, są takie tajskie kobiety, które po prostu mają swojego ducha, z którym mieszkają i też mnie to zainteresowało, więc chciałam z taką kobietę spotkać i rzeczywiście udało mi się trafić do niej do domu, potem dziewczyna mniej więcej w moim wieku, która miała specjalną swoją świątynkę i ten duch w nią wstępował. I była to bardzo ciekawa historia, bo się spytałam, co ona robi, jak ten duch w nią wstępuje. No wiadomo, kobieta na co dzień musi zajmować się dziećmi, pomagać tam w sklepie, rodzicom, pracować. Ja mówię, no ten duch wstępuje i co robisz? A ona mówi, no jak to, to nic, odpoczywam. więc doszłam do wniosku, że one, że te kobiety właśnie mają te duchy po to, żeby po prostu powiedzieć, przepraszam, ale teraz wstąpił we mnie duch i nie będę tutaj zajmować się tymi dziećmi. I, no i te duchy też mają swoje przyjęcia, że na przykład
spotykają się wszyscy razem, wtedy kobiety już tym duchem mogą wtedy pić, na przykład palić cygara, zupełnie się tak zachowywać małą kobietą, ale tylko wtedy, kiedy duchy, bo tak normalnie to oczywiście są porządnymi tajskimi kobietami. No tutaj to jest znowu zdjęcie króla, które, tak jak mówiłam, są wszędzie. Jest to z takiego z lat 70. z okresu, kiedy promowali taki wizerunek bardzo militarny, kiedy on właśnie zaczął z armią współpracować i wojsko, które tam jest oczywiście wszędzie i chwila widuje się takie obrazy właśnie wojskowych przechadzających się. A, to jest szkoła tajskiego boksu gdzieś pod torami kolejowymi, który to sport jest bardzo taki brutalny. Ci zawodnicy używają łokci, kolan, bardzo się tak masakrują. Są takie wielkie stadiony, na których są te pokazy. Tylko że właśnie tam jest tak, że tak samo jak dla dziewczyn, jak mówiłam, prostytucja jest taką sposobem na zarobienie pieniędzy i utrzymanie rodzin, tak dla mężczyzn jest to często tajski boks. I oni są od małych chłopaczków, jak to widzimy, do takich szkółek ściągani i tam uczą się rzeczywiście bardzo brutalnie bić. Potem na stadionach zarabiają na tym bardzo duże pieniądze. W książce opisuję historię takiego jednego właśnie chłopca, który był takim bokserem, tylko że w międzyczasie uznał, że jednak jest kobietą i chce zmienić płeć. I później był wielki problem, bo kobiety nie mogą wejść na ring, ponieważ to jest święte miejsce, więc to była ciekawa historia. Tutaj jest typowy Bangkok i taki typowy widok, który możemy zobaczyć właśnie w dzielnicy Czerwonych Latarni, tak zwanej, czyli biały mężczyzna z zachodu, trzymający za rękę młodą tajkę, miejmy nadzieję, że pełnoletnią. A tutaj dalsze zdjęcia, które obrazują różnice właśnie, jeżeli chodzi o status Bangkoku. Ja też mam taki rozdział w książce, tutaj właśnie jest budynek, który właśnie kończą. Bardzo nowoczesny, piękny apartamentowiec, w którym ceny mieszkań są po prostu wynoszą miliony dolarów. A 15 minut dalej, jak się przejdzie, są gigantyczne slumsy, gdzie ludzie mieszkają po prostu w potwornych warunkach, zarabiając, wyciągając rzeczy ze śmieci. I no, są oczywiście tam też inne historie, opisuje też je w książce. Natomiast właśnie te zdjęcia pokazują taką właśnie różnicę w statusie, jak bardzo bogaci ludzie tam żyją i jak bardzo biedni. Tutaj widzimy robotników, są to robotnicy prawdopodobnie z Birmy, właśnie nielegalnie przewożeni do budowy tych wspaniałych hoteli. Co ciekawe, w Tajlandii jest tak, że na budowach często kobiety pracują, ponieważ tak jak wspomniałam, one muszą zarabiać i tam nie ma czegoś takiego, że to jest męska praca, po prostu jest również kobieca, więc można często zobaczyć kobietę pracującą na budowie. Tutaj mamy mnisią szatę pomarańczową, która się w słońcu. A to jest zdjęcie z żałoby właśnie po śmierci króla. Ja wtedy niestety nie było w Tajlandii, natomiast właśnie fotograf był. W całym Bangkoku siedzieli ludzie odziani w czarne stroje, trzymający właśnie zdjęcia tego króla zmarłego. I te uroczystości pogrzebowe chyba miesiąc trwały. I rzeczywiście było to tak, że większość ludzi naprawdę było im przykro, ale zdarzały się też takie sytuacje, że na przykład jeżeli ktoś nie był ubrany na czarno, to był atakowany na ulicy, tak, że nie wiem, masz szarą sweter, tak, albo coś takiego. Więc dochodziło też do takich właśnie sytuacji. A tutaj właśnie są mnisi, często obrazek na ulicach i żołnierze, czyli takie dwie dwa stereotypowe obrazy męskości tajskiej, tak? Czyli mężczyzna, który ma władzę duchową, czyli mnich, i mężczyzna, który ma władzę polityczną. No tutaj widzimy wnętrze takiego klasycznego baru w dzielnicy Czerwonej Latarni, takie dość obskurne one są. A tutaj są dziewczyny, które akurat w tej wersji są prawdopodobnie dla klienta japońskiego, ponieważ mają mundurki szkolne, a one są w Japonii bardzo popularne i tam
turyści z Japonii nie takie bary lubią. Tutaj jest domek dla duchów, gdzieś przy drodze porzucony. A tutaj mamy takie zestawienie właśnie pana, który nagania klientów do tych wszystkich przybytków z kobietami. A tutaj są właśnie robotnicy, prawdopodobnie z Birmy, którzy są wożeni od fabryki do fabryki takimi ciężarówkami. No dalsze kontrasty, tak? Tutaj dzielnica rozrywki, obok bloki mieszkalne. No i tyle. A ta okładka, to już Państwo widzieli. Teraz trzeba z tego wyjść jakoś. Na tym zdjęciu widzą Państwo Richarda Zibuna, który jest szefem Fikszowo, o którym opowiadałam. Odpowiedzialny jest za całe zamieszanie. Stworzył ten cyrk pod koniec lat 70., czyli przejechał na koni, kiedy było najbardziej niebezpiecznie i teoretycznie nie powinno się wizytować tej dzielnicy. No ale się też tam najtaniej i w związku z tym artyści często te dzielnice nawiedzali, a Dick wcale nie chciał robić kariery na Broadwayu i być porządnym reżyserem teatralnym. Tylko fascynowało go to, co wyparte z amerykańskiej kultury, to co uważane za śmieciowe, to się nazywa honky-tonk w opozycji do hoity-toity, czyli czegoś takiego dla snobów. No Dick nie chciał być snobem, nie chciał robić teatr tak jak Szekspir kiedyś robił, na tym wszystkim co ludowe, co właśnie cielesne, co trochę rubaszne, taki trochę Gargantua i Pantagruel. I tutaj właśnie jest jego portret. Jest też cały rozdział poświęcony w książce, ostatni zresztą, który się przewrotnie kończy wezwaniem do tego, żeby sprawić, aby Coney Island było znowu wielkie, w nawiązaniu do hasła Trumpa. To nie działa mi. Jak to działa? A, tym, a nie tam z boku. A to się nie załadowało. O, już się załadowało. Dobrze, nie będę już o tym mówić, ale ta książka poza tym, że opowiada o ludziach, opowiada też o właśnie miejscach i przy różnych maszynach, które wypełniają wesołe miasteczka i też mają swoje historie, swoje metafory. Tutaj jest zabytek, pierwsza kolejka górska, The Cyclone, a z tyłu taki obrazek właśnie wysokiego bloku charakterystycznego dla koni. Tutaj nam się zaraz rozbluruje, to znaczy wyostrzy dokładnie, postać Jimmy'ego Prince'a, który pracował na Coney Island wiele, wiele dekad w sklepie rzeźniczym, to, którego był właścicielem. Jest taką legendą koni, ponieważ przeszedł wszystkie epoki od złotych czasów świetności wesołych miasteczek, kiedy wszyscy na koni przyjeżdżali i było to imperium dziesięciocentówki, gdzie wszystko było tanie i dostępne, było tam mnóstwo migrantów z różnych części świata przybyłych do Stanów i był taki mit od pucy buta do milionera, bardzo popularny i wszyscy w niego wierzyli i rzeczywiście niektórym udawało się tę drogę przejść i on jest takim głosem mędrca dzielnicy i opowiada o tym, jak mogą ludzie żyć ze sobą w zgodzie. To jest takie puste miejsce, które czeka na, niestety, czeka na ewentualną inwestycję deweloperów, ponieważ Coney jest bardzo atrakcyjną dzielnicą pod względem działek, pod budowę hoteli, apartamentowców. No oczywiście lokalni mieszkańcy się buntują, nie chcą, żeby to się działo, nie chcą, żeby ich dzielnica się gentryfikowała. Wierzą w to, że uda się ją ocalić jako taki rezerwat kultury, że nie będzie ujednolicona, nie będzie wyglądać jak wszystko inne, no ale walka trwa i nie wiadomo, jak się zakończy. Ostatnio się dowiedziałam, że będzie prom na Coney Island jechał z Manhattanu, więc może jest szansa, że rzeczywiście ktoś się przejmie tym, żeby jednak Coney zostało
dziwne. To jest przykład imigranta ze wschodu. Oleg Reutemann jest rosyjskim Żydem, który przybył do Nowego Jorku robić karierę jako performer. Został taksówkarzem, ale jest performerem po godzinach i występuje jako człowiek komputer. Więcej Państwu nie zdradzę. Nie, no zdradzę cię. Tak. Potrafi wyliczyć, potrafi stwierdzić na podstawie daty urodzenia, jakiego dnia, tygodnia się urodziłeś i to jest jego fantastyczna umiejętność, bo on opracował jakiś logarytm, będąc w armii, nudząc się straszliwie, jak to wyliczać i twierdzi, że jest absolutnie magiczna umiejętność. Oczywiście jest to zupełnie nieznacząca umiejętność, ale show, jakie robi wokół siebie Olek i historie, jakie opowiada, to jest prawdziwa rzecz, za którą warto zapłacić. To jest taka taksówka właśnie charakterystyczna, brukińska, zielona, które jeżdżą po Coney Island i taką też właśnie Olek prowadzi. To jest jedna z najstarszych karuzeli na Coney Island. W ogóle mechanizm karuzeli, który porusza tymi konikami, został wymyślony też przez emigranta z Niemiec, który osiadł na Coney i wymyślił w ogóle dużo więcej mechanizmów dla takich różnych rozrywkowych maszyn, które się potem sprawdziły w ogóle w przemyśle, też trochę więcej o nim pisze. Potomkini jego jest teraz kuratorką w muzeum na Coney Island, bo jeszcze nie wspomniałam właśnie, że w Domu Kultury poza tym teatrem cyrkowym i barem jest też takie mini muzeum dzielnicy i duże archiwum. A to jest Natty, o której już Państwu opowiadałam, po godzinach pracy w stroju prywatnym. A to jest inny bohater o szczególnym wyglądzie w mojej książce. Też jest cały rozdział mu poświęcony. Nazywa się Eduardo Arocha i on jest w terminologii cyrkowej określany jako odmieniec z wyboru. No, domyślają się Państwo, dlaczego z wyboru. Oczywiście można mieć różne udziwienia z może wyboru. Może się urodził. On wybrał, żeby się rzeczywiście tak już zupełnie wykluczyć ze społeczeństwa, bo on doszedł do wniosku, że on jest poetą i nie chce się plamić żadną korporacyjną pracą, ani w ogóle żadnym usystematyzowanym trybem życia i nie chce, żeby ktoś go tak postrzegał, więc sam postanowił w ten sposób się stygmatyzować, a jako cyrkowcowi no tylko mu to pomogło. I opowiada bardzo pięknie o Coney Island i ma tysiące stron napisanych na temat tego miejsca. Nie chce nigdy ich wydać, bo uważa, że w ten sposób Coney straci swoją tajemnicę. Ale nie martwcie się Państwo, my się lubimy. To jest taki obrazek z promenady na Coney Island, która również jest zabytkiem. Reperowanym tysiące razy już, ale rzeczywiście boardwalk na Coney Island ma już ponad 100 lat i ciągnie się przez całe Coney aż do Brighton Beach, dzielnicy rosyjskiej. To jest fragment kampanii promocyjnej dotyczącej turnieju zjadania hot dogów, który się odbywa co roku z okazji Święta Niepodległości na Coney Island w restauracji u Nathana, Nathan's Famous Hot Dogs. A Nathan's Famous Hot Dogs powstała jako mała budka z hot dogami. W ogóle hot dog jako taki został wymyślony przez Nathana, a raczej Nathana, hamburgera, który pochodził ze sztetlu Narol pod Tomaszowem Mazowieckim. Stąd się wyrwał z jednym workiem i przeprawił przez ocean, gdzie jakoś musiał zarabiać, a wielu emigrantów zaczynało na Coney od takich prac sezonowych. I jemu się udało, to jest ten amerykański sen. Niestety ten sen potem zmienił się w koszmar, kiedy rodzina zaczęła dziedziczyć jego majątek i ten kapitalizm taki piękny i słodki, który mówi właśnie o tym, że dorobisz się i zarobisz dla rodziny i tyle i wystarczy, no potem się niestety właśnie zmienił ten korporacyjny kapitalizm i już to nie jest firma rodzinna i organizują na ten między innymi konkurs. Natomiast to jest o tyle ciekawe zjawisko, że jest częścią szerszego, no ciężko powiedzieć zjawiska sportowego czy kulturowego, które się nazywa obżarstwem sportowym. Ludzie, którzy się tym zajmują, nazywają się zjadaczami albo gladiatorami połykania i spotykają się na różnych konkursach, żeby zjadać rzeczy na czas. Różne. Od jarmużu przez pączki, aż hot dogi, cokolwiek wam przyjdzie do głowy, to oni to jedzą i zarabiają na tym mnóstwo pieniędzy. Jest to najbardziej absurdalna rzecz, jaką można wymyślić i dlatego tak wiele mówi o Ameryce, a prowadzi ją człowiek George Shea, który miał być pisarzem, a został właśnie organizatorem tych konkursów i mówi, że ma jakąś perwersyjną satysfakcję z tego, że udaje się tak wszystkich zrobić w konia. Bardzo polecam Państwu ten rozdział. To jest właśnie fragment tego, jak ten konkurs na koni wygląda. No bardzo epicko. To jest Penelopa, która jest malarką i całą swoją twórczość poświęciła Coney Island i się nim inspirowała. A tu jest taka plaża
na koni od drugiej strony, od strony właśnie tej niebezpiecznej, tam są tak zwane niebezpieczne bloki i fragment parachute jump, wieży, z której się kiedyś skakało ze spadochronem, a teraz już jest tylko takim totemem na Coney Island. A to jest przyjaciel Penelopy, z którym razem tworzyli stowarzyszenie Hysterical Society, czyli historycznie zainteresowane tym, żeby koni przetrwało. To jest fragment Domu Strachów i jednocześnie takiego młyńskiego koła, które może Państwo kojarzą z plakatu filmu Woody'ego Allena ostatniego, Wonder Wheel. Się nazywa właśnie to koło i również jest zabytkiem. To jest taki wagonik metra, który jedzie na Coney Island. Jedzie tam bardzo dużo w ogóle linii metra. One się tam wszystkie zbiegają. Jest to taka stacja końcowa i na poziomie metafory również bardzo często. A to jest Bambi Serena, o której Państwu mówiłam. Bambi jest jedną z gwiazd tak zwanej Parady Syren, która jest najsłynniejszym wydarzeniem, które się odbywa na Coney Island. Co roku w czerwcu mnóstwo ludzi zbiera się, żeby przemaszerować przebrani za różne morskie stworzenia i nie tylko. No ta parada jest taką wielką manifestacją tego, że wszyscy jesteśmy artystami, że wszyscy możemy się wyrażać właśnie w wolności ekspresji, radości życia zwyczajnie. No i Bambi tam występuje co roku i ma 40 serenich ogonów w swojej kolekcji. Ta muszla, którą tutaj trzyma, jest torebką, którą często wykorzystuje, bardzo wygodną na różnych paradach. To jest taki obrazek z nocnego Coney Island, bo każde wesołe miasteczko ma też właśnie swoje neony i swoje takie różne małe stoiska z różnymi grami, które często prowadzą ludzie po dziesiątki lat i to jest już taki rodzaj wymierającego gatunku prawdziwych pasjonatów sztuki naganiania, sztuki negocjacji. Właściwie mają też oni już swój osobny język, który usiłuje też wyśledzić. Oni się nazywają po amerykańsku carnies, czyli właśnie takie osoby, które podróżują z cyrkiem. To jest Christine Knabo, o której wspomniałam, że pisze po łykaszce mieczy. No tutaj właśnie pokazuje, jak to się robi. A to nie jest takie trudne wcale, to trzeba tylko odpowiednie ciało dostosować, trochę jak yoga i przesunąć kawałek serca, jak to mi Kristen tłumaczyła, i się nie stresować, i zasadniczo wyjdzie. Jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Jest cała specjalna szkoła, to się nazywa właśnie szkoła Freak Show, gdzie można na kilka miesięcy się zapisać na kurs i nauczyć się którejś z tych sztuk. Oczywiście nikt nie radzi praktykowania tego w domu, absolutnie. To trzeba taką staromodną sztuką mieć mistrza, od którego się uczysz i tej tajemnych sztuk. To jest Nikos Blisko, który jest odpowiedzialny za muzykę we Freak Show'le. I on określa się jako they, czyli nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Po Polsce nie mamy na to niestety zaimka. I jak mu się chce, to jednego dnia właśnie jest bardziej męski w swojej odsłonie wizerunkowej, a innego bardziej kobiecy. Bardzo lubi pić wódkę i jeść pierogi i zawsze jak chodzi do rosyjskiej dzielnicy, to jednak w takiej swojej męskiej wersji, bo on jest twardym teksańczykiem, który się potrafi nieźle bić. I opowiedział mi swoją historię, która jest takim charakterystycznym amerykańską przypowieścią o tym, co się dzieje z chłopcem, jak jest za bardzo szkolony i dyscyplinowany od tego, że ma być chłopcem. Więc nie tylko kobiety mają źle na tym świecie, ale też mężczyźni czasem. To jest Marie Roberts, która jest malarką banerów cyrkowych. I opowiada mi o tej sztuce jako trochę o układaniu mandali. To znaczy są specjalne kolory, specjalne linie, żeby to działało, bo to jest też przeżycie duchowe. I w ogóle opowiada ona o cyrku jako pewnego rodzaju mistyce, przeżywania rzeczywistości. Może się z tym godzić albo i nie, natomiast jest ona z długiej linii cyrkowej rodziny i z taką właśnie spadkobierczynią tej schedy takiej na tym poziomie właśnie duchowym, przynajmniej tak się określa. I poza tym jest świetną artystką. To jest ta nigeryjska księżniczka, o której wspomniałam, Pat Muko, która się zajmuje w cyrku chodzeniem po szkle, tudzież połykaniem go.
ale też robi bardzo ważną w cyrku rzecz, bez której nie ma freak show, czyli ujarzmia węże. Oczywiście chce nie ujarzmia, bo one nie potrzebują tego, natomiast jest to rodzaj performance'u, który, jak ona mówi, szczególnie w jej przypadku świetnie się sprawdza, ponieważ jest czarna, bo się właśnie śmieje z tego, robi z tego cudzysłów, że mężczyzn to już zupełnie podnieca, że taka czarna, dzika kobieta z wężem występuje. I ona bardzo lubi właśnie brać pod włosy wszystkich białych mężczyzn, których widzi na widowni. To jest taka charakterystyczna też plaża, tym razem zapełniona na koni, wielokolorowa. No, ja lubię mówić sobie, że ludzie na koni nie mówią o demokracji, tylko ją robią przez samo bycie obok siebie. I jakimś cudem się z sobą nie kłócą, nie biją, nie strzelają, słuchają muzyki, kąpią się i nie przejmują się tym, że tu fałdka im wychodzi i tam. No to taka właśnie, taki obrazek z stanowiska z grami. A to jest magik, bo w każdym cyrku musi też być magik tudzież iluzjonista. Gary jest z Żydem, drugie pokolenie po Holokauście. Bardzo ciekawie to przepracowuje i kocha seniorów, bo na Coney Island jest bardzo dużo domów dla spokojnej starości i on uważa, że nauka sztuczek magicznych jest dla osób w wieku senioralnym szalenie ciekawa, ponieważ w tym wieku się myśli, że już wszystko się widziało i niczego się nie nauczysz i w ogóle życie jest smutne i zaraz śmierć. Natomiast on mówi, że to w jakiś sposób, że to nie ma znaczenia, w jakim się jest wieku, zawsze można znaleźć dziecko w sobie i nauczyć się czegoś nowego i właśnie zachowywać się nierozsądnie, bo to jest potrzebne każdemu. To jest taki właśnie rzut oka na te bloki, gdzie nie ma przymusowych miasteczek. To jest Matylda Frontos, aktywistka, która właśnie stara się sprawić, żeby nastolatki zamieszkujące dzielnicę nie chciały jednak handlować narkotykami i kupować sobie niebezpiecznych narzędzi i grupować się właśnie, żeby naśladować gangi z dawnych lat. I stara się zrozumieć, co tu się odbywa i jak ta dzielnica może stać się lepsza dla mieszkańców, a nie tylko dla turystów, którzy przyjeżdżają na miasteczka wesołe. To jest taki fragment tego, w jaki sposób wygląda życie latynosów, portorykańczyków, szczególnie na Coney Island. Otóż oni właśnie przychodzą na plaży, piją piwo, grają na prowizorycznie skonstruowanych instrumentach, no i tak sobie generalnie siedzą. Turystów to bardzo denerwuje, bo uważam, że to jakaś niebezpieczna właśnie grupa mężczyzn się zbiera i pije, to na pewno zaraz będzie rozruba. To jest taki nieoficjalny, można powiedzieć, lider społeczności portorykańskiej i w ogóle też lider lokalny, Edmir Cosm, który jest przykładem tego, jak się można w życiu odmienić, ponieważ jest on byłym handlarzem bronią, spędził dłuższy czas w więzieniu, cała jego rodzina miała bardzo trudny start, wiele osób trafiło za kratki, część zmarła, część skręciła na tę drogę nielegalnej działalności. No i mu się udało, że tak powiem, z tego wszystkiego jakoś wywindować i chce to oddać lokalnej społeczności i opowiada o tym właśnie, jak się żyje mniejszością w tej dzielnicy. A to jest Brother Ron, czy właśnie brat Ron, Ronald Stewart, była Czarna Pantera, a dzisiaj też aktywista, który działa w takiej grupie Step Up, która to grupa zajmuje się przerywaniem, się nazywają przerywaczami, przemocy na ulicy. To znaczy, jeśli oni widzą, że dzieje się coś niepokojącego, ktoś z kimś zbyt ostro rozmawia, coś się kroi, to starają się rozwiązać te sytuacje, starają się wiedzieć, co piszczy w dzielnicy i robią specjalne takie sąsiedzkie patrole, żeby orientować się w sytuacji. No a tu taki obrazek właśnie z drogi na plażę, tam są wesołe miasteczka, tutaj właśnie jakieś pustostany, które czekają na tych nieszczęsnych deweloperów. Chłopaki idą w stronę plaży, a z tyłu widać się właśnie, jak dojeżdża metro i te wysokie bloki. I to ostatnie jest zdjęcie, a na okładce, której już tutaj akurat nie mam, wśród zdjęć jest tak zwany pan dziwny, Mr. Strange, który jest wodzirejem na Coney Island, ma bardzo odpowiedzialną funkcję, to znaczy dzięki niemu ludzie mogą przyjść i dowiedzieć się, co jest w cyrku i to obejrzeć, a sam Mr. Strange jest jak, właściwie nie wiem, chodząca metafora tego, jak myśli i jak działa amerykański show biznes. Chyba tyle.
Dziękujemy. Dzięki Karolinie wiemy teraz, jakie ciekawe zawody można wybrać w życiu. Nie tylko tam sprzedawca, prawda? Nie, no to jakieś nudne. Nie, zdecydowanie to jest taka lista karier polecanych. Wszystko, czego mama zabroniła i wszystko, co jest niezgodne z BHP, jest w tej książce. No dobrze, to my się już nagadałyśmy strasznie i zastanawiamy się, czy może Państwo by chcieli o coś spytać. Można spytać o wszystko. Kto z twórców literatury reportażowej miał największy wpływ na budowanie pań warsztatów? I jeśli jest jakaś lista rankingowa, powiedzmy, twórców, to kto na czele, ta pierwsza trójka przynajmniej, według zdań pani? No ja muszę, może to nie jest chyba żadna tajemnica, my obie skończyłyśmy tak zwaną Polską Szkołę Reportażu, to jest taka szkoła w Warszawie, która została założona przez Mariusza Szczygła i Wojciecha Tuchmana, czyli takie nazwiska. Oni też są smutni i weseli, zauważyłaś to kiedyś, prawda, że właśnie Mariusz Szczygieł pisze bardzo wesołe książki, takie aż za wesołe, a Wojtek Tuchman właśnie jest strasznie smutny o ludobójstwie. To coś powiedzieć, że jesteśmy Szczygłem i Tuchmanem? Nie rób tego. Tego nie chcę powiedzieć w ogóle. Natomiast chciałam powiedzieć właśnie, że skończyłyśmy tą szkołę, więc oczywiście myślę, że no, trzeba powiedzieć, że na pewno te dwie osoby wywarły duży wpływ, ponieważ oni nas uczyli, tak, byli naszymi wykładowcami i pierwsze reportaże takie prawdziwe pisałyśmy w konsultacji i pod okiem właśnie tych osób, wybitnych zresztą. I jeszcze jednej osoby, która też w tej szkole wykładała i też miała wpływ na nasze książki. Chodzi mi o Kasię. Oczywiście, no właśnie też chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o moją taką personalną osobę, która jest mi bardzo bliska i bardzo lubię jej podejście. Jest to Katarzyna Sumiak-Dymańska, która napisała ostatnią biografię Kieślowskiego, obszerną, wcześniej książkę Ku Klux Klan, tu mieszka miłość, czyli książkę o Ku Klux Klanie w Ameryce. Jeszcze wcześniej książkę Mokradełko, także wiele. Ona pisze takie bardzo fajne teksty, ponieważ one są bardzo właśnie, ma starać tak wejść w skórę tych bohaterów, naprawdę ich bardzo dogłębnie zrozumieć. I te jej historie często są takie rodzinne, psychologiczne, że tam nie ma właśnie dużo epatowania jakimiś strasznymi rzeczami albo też jakiegoś powierzchownego opisywania zjawisk, tylko zawsze stara się bardzo dogłębnie zrozumieć. Ona dużo pisała takich reportaży jeszcze w latach 90. o anoreksji, o kobietach, które się samookaleczają, takie bardzo intymne, trudne historie i dla mnie osobiście, no ona ponieważ też była tam moją mentorką w tej szkole, no bardzo też pomagała mi także przy książce, za co bardzo jej podziękowałam i też było to bardzo miłe, więc jakby dla mnie zdecydowanie jest to ona, natomiast nie wiem jak to będzie. No, na pewno też po części Kasia jest dla mnie ważna, bo też czytała moją książkę i też kibicowała jej. Zresztą kibicuje nam nadal, tak samo jak Magdalena Grzebałtowska, którą też ja osobiście bardzo, bardzo cenię za jej przygotowanie, za cierpliwość i detal i taki rodzaj potoczystości, zamaszystości z swoich opowieści. Mimo że ja piszę książki, takie powiedziałabym, dość miniaturowe w porównaniu do tego, jak tworzy Magdalena, natomiast bardzo cenię jej rzetelność i rzeczywiście taki rodzaj skupienia bez epatowania warsztatem. Natomiast osobą, która na mnie wywarła największy wpływ z polskich reporterów, a właściwie reporterek, jest Lidia Ostałowska, która już niestety zmarła, była niedawno rocznica jej śmierci zresztą. Natomiast no, była to osoba, która takiego totalnego żółtodzioba, którym byłam, kiedy powstawały Wysokie Obcasy Ekstra, co już będzie 10 lat temu chyba. Niestety tak już tyle czasu temu. Napisała ze mną pierwszy mój taki poważny reportaż, był to okładkowy temat. Była to opowieść o Michalinie, może Państwo pamiętają, w takim programie Top Model była Michalina, która była Michałem kiedyś, ale chciała zrobić karierę modelki. I myśmy ją umieściły na okładce Wysokich Obcasów Ekstra i napisałyśmy z Lidką, a raczej Lidka mi pomagała, napisałyśmy wspólnie reportaż i to była dla mnie wielka lekcja tego, jak można pisać, żeby nie brać dyktafonu, tylko notować, zaufać sobie, zadawać tak zwane głupie pytania, i nie bać się wracać, dopytywać, być bardzo jasnym w formułowaniu tego, w jakiej się jest sytuacji jako reporter i wtedy z takim czystym sercem, jak się podchodzi, to wtedy ludzie rzeczywiście mówią, bo oni tak naprawdę, jak
jak już się zgadzają, to chcą opowiedzieć, chcą i trzeba im po prostu nie przeszkadzać. Więc nauczyłam się od niej tej takiej otwartości i takiego bycia po prostu, no ale też ta wrażliwość społeczna, którą miała Litka, jest naprawdę wyjątkowa i myślę, że w ogóle całe pokolenie reporterek też, myślę, że mogę powiedzieć za Ulę i na przykład za Magdę Kicińską, że my bardzo wiele jej zawdzięczamy, jest zdecydowanie naszą duchową przewodniczką. I dla mnie też będzie bardzo ważna przy mojej następnej książce, która będzie dotyczyć tematu zagłady, ponieważ bardzo lubię, cenię i uważam za jedną z najdoskonalszych reportaży z ostatnich lat Farby Wodne, które Litka napisała. Więc one są zdecydowanie, jeśli miałem jakieś wymyślić top, to byłyby one tam na pewno wysoko. Natomiast poza polskim reportażem bardzo ważną dla mnie autorką w Polsce, jeszcze nie dość tłumaczoną moim zdaniem, jest pisarka Joan Didion, która reprezentuje taki nurt dziennikarstwa bardziej osobistego i też eseistycznego, który jest bardziej nie fikcją niż reportażem. Taka forma hybrydowa, w Polsce właściwie nie występująca, natomiast ona bardzo pięknie łączy osobiste przeżycie, literackie inspiracje z reportażem bardzo blisko trzymającym się faktów i osobiście bardzo lubię jej książki. No w Polsce na przykład ukazał się jej dziennik Żałoby, Rok magicznego myślenia, to może Państwo słyszeli, albo jeśli nie, to bardzo polecam. Ktoś jeszcze? Może jeszcze powiemy. To Ula, to powiedz, nad czym pracujesz teraz. Właśnie. Bo te książki okazały się już jakiś czas temu, także my już jesteśmy właściwie obie. Nie powiem, że jesteśmy w połowie drogi do następnej książki, ale już w jakiś sposób zaczęłyśmy pracę nad nimi. Na początku chyba myślałyśmy, że będzie odwrotnie, że Karolina będzie pisać książkę teraz smutną, a ja będę pisać wesołą, ale chyba jednak będziemy obie pisać smutne książki. Będzie mieć inny chwyt na początek. Ja po tych wszystkich przeżyciach właśnie w Azji, kiedy tak się męczyłam z tym strachem i z tymi autorytarnymi systemami politycznymi, po prostu w pewnym momencie zaczęłam się bardzo interesować tym, że właściwie dlaczego nikt nie spróbował wymyśleć nowego społeczeństwa, które nie jest takie straszne, bo już to jest takie, jest tyle problemów i ludzie się tak strasznie starają je naprawić, a to wszystko nie działa. No i okazało się, że wcale to nie jest tak, że nikt, że bardzo jest dużo takich grup na świecie, które usiłują stworzyć społeczeństwo na nowo, czyli wyjeżdżają gdzieś na pustynię i tam mówią sobie, no teraz wymyślimy sobie, jak będziemy tutaj chcieli żyć. Także ja już odwiedziłam jedną taką społeczność w Portugalii, która już 40 lat funkcjonuje. Mają oni tam swoje własne zasady dotyczące ekonomii, dotyczące miłości, wychowywania dzieci. Wszystko sobie wymyślili od początku. I takich społeczności jest więcej, zarówno teraz, jak i historycznie. No i ja tam jeżdżę, ponieważ zastanawiam się, czy to jest możliwe, czy te problemy, które my mamy w naszym społeczeństwie, są po prostu dlatego, że ono jest źle wymyślone, czy jest dlatego, że po prostu człowiek ma w sobie coś takiego, że wszystko zepsuje. Także ma jakieś takie cechy, które uniemożliwiają tworzenie jakiejś równościowej społeczności bez przemocy, nadużyć władzy i nierówności, tak? Więc aktualnie jestem w trakcie badania tego oto problemu skomplikowanego. A moja książka będzie dotyczyć tematu, który rzeczywiście jest już też ze wszystkich stron zbadany i bardzo trudny. Natomiast ja chciałabym się przyjrzeć z innej strony, zupełnie jeszcze nieeksplorowanej. Jestem pierwszą osobą, która się tym tematem zajęła w ogóle, co mnie też bardzo zdziwiło, kiedy to odkryłam. Mianowicie chciałabym opowiedzieć o doświadczeniu Holokaustu, szczególnie kobiet, ale nie tylko, poprzez soczewkę dbania o siebie, wyglądu, stroju i tego wszystkiego, jakby co jest związane z aparycją, tak zwaną, nie wiem, z ciałem, tak zwanym codziennym życiem związanym z materialnością. I to wszystko zaczęło się kilka lat temu, kiedy trafiłam na takie świadectwo Marii Jezierskiej ocalonej z Auschwitz, które ona zatytułowała Moda w Auschwitz. I to było dla mnie tak ciekawe, szokujące, a jeszcze na dodatek się dowiedziałam, że nikt absolutnie wcześniej tego świadectwa nie odkrył, że postanowiłam zgłębić temat i okazało się, że nie jest to nic wyjątkowego i szokującego, tylko człowiek ratuje się i swoją godność na przeróżne sposoby, także dbając o siebie i także robiąc nawet takie, powiedziałabym, symboliczne gesty związane z tym, żeby
jakoś podkreślić swoją wyjątkowość. Czy to będzie jakaś marna wstążeczka, czy to będzie inaczej zawiązana chustka, czy to będzie zorganizowany, jak to się mówi w języku obozowym, jakiś rodzaj koloru, który można gdzieś schować przed nadzorczynią. Tych historii jest wiele, ja teraz jestem w trakcie, bo archiwalnie już mam. Znajdowania kobiet, które wciąż żyją i mają siłę, kobiet i nie tylko, ze mną porozmawiać o tym, jak one sobie radziły. Jest na przykład taka pani w Czechach, nazywa się Helga Wajsowa-Hoskowa. Ona napisała taką książkę, którą mogą Państwo przeczytać. Znaczy, pisała, teraz to właściwie tylko skomentowała, bo pisała ją jako dziecko, nazywa się Dziennik Helgi. I ta Helga, poza tym, że w ogóle zachowała część ubrań, których wyszła z obozu, której mama przeszyła z esesmańskich ubrań i pościeli, to opowiada i bardzo dobrze pamięta o tym, w jaki sposób ta materialność warunkowała jej życie w obozie. I bardzo wiele osób to pamięta, ja staram się to zebrać i sprawić, żeby była to równorzędna opowieść o zagładzie, a nie tylko jakiś rodzaj dziwnej ciekawostki albo czegoś, co ludzie w ogóle uznają za niebyłe. Bo taki obraz obozu, że wszyscy są w tych samych uniformach, w paski, no to jest nieprawidłowy obraz. Obóz bardziej przypomina taki mroczny, groteskowy cyrk niż więzienie. I to tak tyle może. No właśnie, myślę, że czas już upłynął. Mamy nadzieję, że Państwo nie uznają tego czasu. Jeszcze pytanie? Pewnie. To ja mam takie dwa krótkie pytania. Po pierwsze, czy reportażysta podróżnik nie jest taki trochę ryzykant, że ryzykuje i swoim życiem czasami, i swoim czasem? I czy czasami się dzieje tak, że jedzie się z dobrym tematem i potem z tego nic nie wychodzi, że ciężko znaleźć ludzi, albo że... Przepraszam, się śmieję, bo właśnie dokładnie mi się to zdarzyło, że tak nie mówię coś. No tak, a może... Drugie pytanie, czy ciężko się uodpornić na te historie, które słyszy reporter? Czy... Bo wiem, że trzeba mieć twardą skórę, naprawdę twardą głowę, żeby te wszystkie informacje na spokojnie przeanalizować. I czy jest jakiś sposób na odpowiednie albo potem na zrzucenie z siebie tego ciężaru po prostu na historii, żeby o tym tak trochę odreagować? No, odnośnie pierwszego pytania, tak, oczywiście, tak właśnie jest. Ja mi się właśnie to przydarzyło, miałam wymyślone już, jak ta książka będzie wyglądać, wszystko rozdział po rozdziale, wszystko jasne, jadę, wjechałam do Austrii właśnie badać jedną z takich społeczności. I zdarzyło się dokładnie, co pan mówi, pojechałam tam na 3 miesiące i przez 3 miesiące nikt ze mną nie chciał porozmawiać, nie przeprowadziłam ani jednego wywiadu, mimo że się dobijałam do tych ludzi milion razy, prosiłam na wszystkie sposoby. Proszę sobie wyobrazić, ile to kosztowało, ile to wysiłku było i wróciłam stamtąd w straszliwej depresji, że to już koniec i nic z tego nie wyjdzie. No ale na szczęście jest z tymi tematami tak, że one trochę jakby ewoluują, że to nie wyszło i po tym jak przed miesiąc przestałam się nad tym zastanawiać, to nagle przyszła mi do głowy inna wizja. Przecież, no dobra, to nie wyszło, ale jest jeszcze przecież, są inne społeczności, mogę jeszcze spróbować tu, tam. Oczywiście nigdy nie wiadomo, czy coś wyjdzie na końcu, ale no jakoś póki co wychodzi ostatecznie, więc myślę, że trzeba, w tym zawodzie trzeba się uodpornić na takie rzeczy jednak, bo, no bo to będzie cały czas towarzyszyło, tak? Jeżeli chodzi o drugie pytanie, no to jest naprawdę trudne, tak? Ja rzeczywiście w tej Tajlandii, wysłuchując tych wszystkich strasznych historii, będąc tam sama jeszcze do tego zupełnie doizolowana, bliskich wszelakich mi osób, rzeczywiście bardzo to przeżyłam, bardzo było mi ciężko i wróciłam do Polski i obiecałam sobie, że już sama tu nie pojadę. I potem pojechałam z kolegą i właśnie było łatwiej, tak? Bo my się często rozdzielaliśmy, już mam oddzielnie pracować, mam oddzielnie. I potem siadaliśmy wieczorem i po prostu wyrzucaliśmy to z siebie, odgadywaliśmy na wszelkie sposoby i jakoś to było łatwiej wtedy, tak? Ale to są jednak bardzo trudne historie i trudno jest to z siebie zrzucić. Oczywiście każdy powinien pomyśleć nad jakimś swoim sposobem. I ta rozmowa właśnie potem przepomagała jednak z kimś. Także tak to wygląda z mojej strony. Jeśli chodzi o porażkę, to myślę, że Ula powiedziała już wystarczająco wiele. Ja mam z kolei tak, że mamy trochę inne też strategie, jak, bo też mam inne charaktery, poza tym, że jesteśmy brunetką i blondynką, haha. To Ula robi zwykle mniej
wolniej i dogłębniej. Ja robię dużo rzeczy naraz i potem muszę wracać, żeby pogłębić. Mamy trochę inne sposoby. W związku z tym ja cały czas mam tak, że mam coś jeszcze, więc się pocieszam, że jak mi się coś nie uda, to zacznę coś nowego, a potem wrócę do tego, co mi się nie udało i może tam coś będzie, albo znajdę sobie więcej siły na przykład, tak? Bo to jest nie tylko to, jak zareagują osoby, do których się idzie, ale też to, ile się w danym momencie ma wrażliwości, właśnie siły, jakieś kompetencji, może trzeba się właśnie wrócić i douczyć, może trzeba się zrelaksować i coś odpuścić, może trzeba złapać dystans. No, trzeba też być dobrym psychologiem dla samego siebie i oceniać swoje możliwości, bo jednak idziemy właśnie do kogoś, żeby ktoś nam powierzył coś trudnego albo coś bardzo intymnego, czego często jeszcze nikomu nie powiedział i musimy wiedzieć, jaki aparat przynosimy, kim my jesteśmy, przychodząc do tej osoby. I musimy być też gotowi na to, żeby się odsłonić też ze sobą, bo to nie jest tak, że jesteśmy dyktafonem, tak? Przynosimy własne historie i jakieś własne usposobienie. I dla mnie to jest szczególnie ważne w tej historii zagładowej, że pierwsze, co ja robię, nie w ogóle tak robi reporter, no, nie, przynajmniej mam taką praktykę, że zanim zadam jakiekolwiek pytanie numer jeden, to sama najpierw robię wielkie expose, po co ja tu jestem w ogóle, o co mi chodzi, jaki to jest temat i jakim jestem człowiekiem i daję tej osobie szansę, żeby się do tego ustosunkowała. Ja tego w ogóle nie robię. Aha, tego w ogóle nie robisz. Ja mam odwrotną strategię. Ja mam taką strategię, że przychodzę i po prostu milczę. Ta osoba sobie mówi, no proszę, ta dziennikarka tak nic nie mówi, to może zacznę mówić. No, ale obie działają, więc tak, jest wyboru, jak widać, dosyć duże. A jeśli chodzi o to, jak sobie radzić, to ja na przykład zdziwiłam się, że... Bo ja się zajmowałam zagładą naukową bardzo długo, bo właśnie ze względu na te kulturoznawcze studia i doktorat. I wtedy, można powiedzieć tak kolokwialnie, mniej mnie to ruszało, natomiast zaczęłam się tym zajmować jako reporterka, zmieniłam język, krótko mówiąc. To wszystko mi się pootwierało i trudniej mi jest, natomiast dzięki temu, że jest mi trudno, mam wrażenie, że ta książka będzie lepsza, ponieważ to musi kosztować, reportera też. Kosztuje to osoby, z którą rozmawiamy, więc nas też musi kosztować po prostu i trzeba zrobić przerwę. Mnie na przykład pomaga to, że jak zaczynam widzieć sens, bo uważam, że najgorsze to jest przepytywać, marnować czyjś czas i potem nie wiedzieć, co z tym zrobić, nie znaleźć sensu i jakoś mnie napędza to, że wiem, że to się dzieje po coś, że ktoś tego chce. Dlatego tak ważne jest dla nas, że Państwo tutaj są i chcą nas słuchać, bo no to nam pomaga, bo zwyczajnie też. Dziękujemy bardzo. Więc to jest może... Ja wiem, że bohaterki potem ciężko było na przykład wysłać tak, żeby przeczytały to, co Pani napisała, ale do Pani Karoliny, czy bohaterowie Pani książki czytali to, co Pani napisała? To bardzo chcą przeczytać, bo chcemy wszyscy, żeby tłumaczenie się w Ameryce ukazało tej książki i wszyscy się staramy, żeby to wyszło. Może nie dość się staramy, ponieważ mamy dużo więcej rzeczy na głowie, ale to się wydarzy. I oni by tego bardzo chcieli. Ja im, ile mogłam, to powiedziałam, znają wszystkie zdjęcia, znają cały zarys książki i mniej więcej co jest w każdym rozdziale, a tym, co bardzo chcieli, to nawet cytaty tłumaczyłam. Więc dość dobrze są w tej książce zorientowani. Jeśli będzie tłumaczenie na Amerykę, to na pewno będzie tam wstęp któregoś z moich bohaterów. No u mnie odwrotnie. Wszystkie imiona są zmienione, jak najmniej prywatnych informacji, że nikt nie został zidentyfikowany, więc także zupełnie z drugiej strony, tak? Żeby tam po prostu osoby, które tam zostały, nie miały jakichś ewentualnych problemów. A czy zdarzyło się, że któreś z osób opisanych w reportażu, czy obojętnie, czy obożo wydrukowanym gdzieś w gazecie, czy w książce, miała jakieś pretensje później, że to zostało przedstawione nie tak, jak ona by chciała? Czy to się zdarzyło? No ja miałam jedną taką historię w mojej debiutanckiej książce, natomiast ta debiutancka książka dotyczyła też nieco celebrytów, świata celebrytów, bo niektórzy projektanci, o których pisałam, byli celebrytami i był tam jeden projektant, który był ze mną bardzo szczery i potem tego pożałował i w pewnym momencie nawet dzwoniła jego mama do mnie, żebym, chociaż on to zautoryzował wszystko w jakimś tam stanie ducha, żebym jednak tego nie robiła i nie niszczyła mu życia. I miałam straszny dylemat zawodowy, co mam zrobić i w końcu dogadaliśmy się co do jakiegoś kompromisu, no ale to była taka sytuacja graniczna i też sobie obiecałam, że
no nie będę pracować z takim światem właśnie nazwisk z kolorowych magazynów, bo jeśli nie, no może być to jakby ciekawa rozmowa, to ktoś musi być na to naprawdę gotowy i ja nie mam ochoty ani niszczyć komuś życia, ani pisać też czegoś lukrowanego, więc to była taka dla mnie najtrudniejsza sytuacja. Mi się chyba nie zdarzyło, nie mogę sobie przypomnieć, czy nie pamiętam. Nie, ja się zawsze tego straszliwie boję, że tak się wydarzy, że ktoś przeczyta o sobie i powie, to jest w ogóle największy strach reporterowy. Ta osoba w ogóle to nawypisywała, więc ja przed każdą publikacją po prostu jestem w panice, ale właśnie najczęściej są właśnie miłe reakcje, że ludzie się odnajdują. I myślę, że to też jest taki jakiś zmysł, który trzeba mieć w tym zawodzie, że trzeba naprawdę umieć się wczuć w tą osobę, bo wtedy, jeżeli się wczujesz naprawdę, kim ona jest i co chce powiedzieć, to raczej nie ma takich niebezpieczeństwa, jakichś takich pretensji. Rzeczywiście zawsze tego bałam, ale jeżeli o to chodzi, to raczej zawsze wszyscy w drugą stronę, więc zadowoleni. Więc chyba... No... Chyba tak. Dobrze. To w takim razie dziękujemy bardzo Państwu. Bardzo nam było miło.